Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie Brawl Club, czyli zapowiedź zbliżającej się aktualizacji, która wejdzie do gry, myślę, za 2-3 dni maksymalnie, ale no, nie spodziewajcie się nie wiadomo jak super fajerwerków, ponieważ to będzie mini aktualizacja. Ale spokojnie, moi kochani, do gry został dodany nowy zadymiarz, w sumie zadymiara, która nazywa się Colette. Do tego dodali 6 nowych skinów, nowe środowisko, no i troszeczkę przybliżyli nam informacje na temat Star Parku. Dzisiejszy Brawl Talk różni się bardzo mocno od poprzednich zapowiedzi, ponieważ przez tylko chyba 2 czy 3 minuty Ryan i Dan opowiadają nam o tym, co zostanie wprowadzone wraz z nową aktualizacją, a później przez jakieś 5 minut filmu Supercell stara nam się przedstawić, czym tak jest naprawdę Star Park, i powiem wam, że jest to jakaś straszna rzecz. Wydaje mi się, tak wydaje. Ale zanim to zrobimy, moi kochani, chciałem wam ogłosić konkurs na karnet zadymiarski. Jak dobrze wiecie, nowy sezon niedługo wystartuje, więc karnet zadymiarski przydałoby się mieć. A jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym konkursie, no to wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Kiedy naciśniecie w ten link, przekieruje was na stronę, gdzie musicie potwierdzić, że macie Brawl Stars. Kiedy już to zrobicie, no to automatycznie kod Farel spisze wam się do sklepu w sklepie Brawl Stars. Jest to taki skrót, gdzie nie musicie manualnie wpisywać kodu, wystarczy, że klikniecie w link. Tylko nie zapomnijcie potwierdzić, że już macie Brawl Stars, kiedy wejdziecie w ten link. A teraz polecą 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Pozdrawiam Farela. Ja oczywiście, mordeczki, wam dziękuję ślicznie za wsparcie. Na wasze konto poleciało 25 zł PSC na to, żebyście mogli sobie kupić Megaboxa. A jeżeli wy też robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to, podeślijcie mi na mojego maila kodfarel@gmail.com i jeżeli wasz filmik krótki pojawi się u mnie na odcinku, no to na waszego e-maila odeślę wam 25 zł PSC. Nie zapomnijcie też odwiedzić mojego sklepu pixyshop.pl po przekozackie koszuleczki. Są już nowe wzory, są dostępne wszystkie rozmiary. Drugi link w opisie. Na samym początku może porozmawiamy sobie na temat nowego zadymiarza, w sumie zadymiary, która będzie się nazywała Colette i będzie dostępna z karetu zadymiarskiego. Colette jest psychofanką, która zbiera upominki po innych zadymiarzach. I niestety przerodziło się to w stalking. Faktycznie wygląda dziwnie i ma bardzo przerażający wzrok. Na pewno ukrywa w swoim tajemniczym pamiętniczku, którego nie chce wypuścić z rąk, jakieś dziwne rzeczy na temat innych zadymiarzy, o których nie wiemy. Jej atak jest zupełnie nową techniką. Zadaje ona procent obrażeń na bazie punktów zdrowia przeciwnika, w którego celuje. W momencie, gdy na przykład atakuje El Primo, to punktów obrażeń będzie naprawdę dużo. Jeśli będzie ktoś z małą ilością życia, to analogicznie tych obrażeń będzie mniej. Tylko w przypadku atakowania skrzynek ilość obrażeń jest taka sama. A jej super atak jest bardzo podobny do tego, co ma Bull, tylko że jest nieco dłuższy. Przebiega przez mapę i po chwili wraca do punktu startowego. Wow, powiem wam tak, mechanika jest naprawdę ciekawa. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że gracie Colette przeciwko, załóżmy, El Primo, który ma 15 kubów, no i ty masz jednego kuba, czyli jak dobrze zrozumiałem, będziesz atakował takiego El Primo bardzo mocno, ponieważ on ma bardzo dużo punktów życia, więc możesz z nim wygrać w łatwy sposób. No ale zobaczymy. Na moim kanale oczywiście pojawi się odcinek, gdzie będę testował tą nową mechanikę ataku. Powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać. Oczywiście do Colette będzie też dodany nowy skin za ostatni chyba poziom w karnecie zadymiarskim i będzie to Trixie Colette. Powiem wam, że wygląda ona dosyć strasznie. Jest to taki diabełek z pamiętnikiem, które kryje, wiecie, jakieś mroczne sekrety w środku. I powiem wam, że generalnie ta cała zapowiedź aktualizacji jest bardzo dziwna i bardzo mroczna. A kolejnym skinem będzie rozgorączkowana Sandy, superfanka Ems, Poco Star, którego będziemy mogli zdobyć na samym początku karnetu zadymiarskiego, skin Spike'a, który jest mega ciekawy, ponieważ za każdym razem, kiedy się z respi zmienia on maskę na innego zadymiarza, oraz okazji azjatyckiego festiwalu księżyca specjalny skill do El Primo, czyli Atomic Primo, który będzie oczywiście do kupienia za starpońcy. Chociaż tyle fajnie, bo jeżeli macie na zbierane starpońcy, no to będziecie mogli sobie kupić za nie skina, a nie za gemy. I co najfajniejsze, Kiełek też dostał nowego skina, który nazywa się Lunar Kiełek. No, Lunar Sprout, pewnie to będzie astronauta albo księżycowy Sprout. Wygląda mega fajnie. Ja generalnie Kiełka uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych postaci, jeżeli chodzi o skiny. Do gry zostanie wprowadzone kilka dodatkowych zmian, między innymi możliwość wyłączania botów w meczach dla znajomych, darmowa paczka z pinami w karnecie zadymiarskim, więc bardzo fajnie, jestem zadowolony, wy też pewnie jesteście zadowoleni. Jeżeli uda wam się dropnąć legendę, no to po prostu jesteście dla mnie mistrzami świata. Ja tyle otworzyłem tych paczek i powiem wam, że nic ciekawego w sumie z nich nie wypada. Jeżeli chodzi o nowości, to tylko tyle, ale teraz przetłumaczmy sobie filmik na temat Star Parku, ponieważ jest on nagrany chyba w języku japońskim albo chińskim, przetłumaczony na angielski, a ja z angielskiego przetłumaczę wam to na język polski.
nie dziękujcie, tylko strzelcie łapeczkę, jeżeli uważacie, że to jest dobra robota. Jak to będzie prawdziwy park rozgrywki, to ja tam jadę i nagrywam odcinek z tego. Podejdź bliżej. Jeszcze troszeczkę. ale nie za blisko, halo. Witamy potencjalnych inwestorów Star Parku. Co to jest Star Park, zapytacie? Oczywiście jest to utopia. Jest to park rozrywki, w którym nie ma czasu na konflikty i walkę. Miejsce, w którym nie może nic pójść źle. Dlaczego ktoś chciałby stąd odejść? Twoja praca Star Park zbliży ludzi i załagodzi ich rany z dzieciństwa. Hello, children. Witajcie, dzieci. Jest tutaj dużo rzeczy, które możecie zobaczyć. Świetnie, ktoś się bawi dobrze. Super, Lampadżina. Chodźcie, pokażę wam więcej. Star Park to pot, łzy naszych pracowników, które wylewają się na to magiczne miejsce, albo w to magiczne miejsce. Bardzo dużo krwi. Łez. Bardzo dużo krwi. Czy to sen? Tak, to jest prawdziwe. O kurde. Czas na wyobrażenia się skończył. Teraz przyszedł czas na akcję. Tutaj magia. Tutaj są przyjemności. A tutaj tworzy się marzenia. Aha, że wyszła mu ta pałka za głową, jak uderzył w budynek? XD? W Star Parku technologia została oswojona tak, aby zaspokoić twój nienasycony apetyt na zabawę. Daj mi to, co zwykle, Battle B. Wylał mu kwas na rękę? Nie, to jest creepy strasznie. Pracownicy pracują przez całą dobę, bez przerw, aby napełnić twoje serce szczęściem. Jesteśmy podekscytowane i to musi się stać. Aha, spadł plakat. XD. Spójrz na tą rodzinę czerpiącą radość z jednej z naszych atrakcji. No, niesamowicie się bawią. A teraz są jakieś zakłócenia, o których... I był powiedziany jakiś tekst, którego nie znamy. Ale na koniec powiedział, został zepchnięty na krawędź bezpieczeństwa, coś takiego. Star Park to nie tylko park. Jest to globalny świat rozrywki, telewizji z filmami i z mrożonymi racjami żywności? Coś takiego, żywnościowymi racjami. Mrożonki w każdym razie, o! I teraz tutaj mamy normalnie jakąś kreskówkę. Musicie mnie posłuchać, potencjalni inwestorzy. Tracę cierpliwość. Star Park to okazja na inwestycje życia. Wasze wymówki są nieistotne. Nie jesteście przyjaciółmi pieniędzy. Czy boicie się własnego sukcesu? Teraz już wiem, inwestorzy. Star Park zmiażdży wrogów szczęścia? Ale to jest dziwne, ja dziękuję. I teraz ten chłop zamienił się w takiego pana bliższego nam kulturowo. Inwestycja... Nigdy prędzej nie było takiej inwestycji. Szansa minęła. Dzisiaj możesz wycenić szczęście. Dołącz do nas. Star Park jest inwestycją w świetlaną przyszłość. Przyszłość jest jak spadająca gwiazda. O.
jak jasna spadająca gwiazda. I to jest teraz najciekawsze. Zobaczcie, oni sobie tutaj tańczą. To wygląda jak taka makieta Star Parku, ale gdy ta kamera odjeżdża do góry, ja powiem wam, że to wygląda naprawdę mega realnie. Powiem wam szczerze tak, nie mam pojęcia, co ja mam o tym wszystkim myśleć. Jeżeli Supercell postanowił w ten sposób poszukać jakichś inwestorów do swojego Star Parku, no to spoko, bo teraz mają super zasięgi. Fajnie by było, jakby taki park rozrywki powstał, albo to po prostu jest zwykły prank na nas i będzie związane tylko z tym Star Parkiem event w gierce. Nie wiem, zobaczymy. Aktualizacja za 2-3 dni przypuszczam. Nie chcę wam dokładnie mówić kiedy, bo sam nie znam daty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Nie zapomnijcie wbić na pixieshop.pl. Bierzcie udział w konkursie na karnet zadymiarski. A ja się już z wami żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć! A, zostawcie suba, bo w tym roku lecimy po 1 000 000.